Witajcie kochani w modzie ekokreatywnej. Dzisiaj się z wami witam na stojąco, co prawda, w nowych butach. Ale powiem wam, że teraz mam taki etap z tą nogą, że łatwiej mi jest chwilę postać, niż stawać i siadać na przemian, a musiałabym pewnie to robić, więc tymczasowo w ten sposób, dla tych, co się zastanawiają, to jeszcze jestem w trakcie badań, nie do końca wiem, co tam z tym kolanem moim się dzieje, ale no jestem w stanie trochę chodzić, więc do pracy na razie chodzę, bardzo powoli, oczywiście i jeżdżę samochodem. No, moi drodzy, oczywiście dzisiaj wam pokażę zakupy ostatnich właściwie nawet 10 dni, bo pomijając te zakupy, które były pokazane z Dobczyc, ostatnio zabieram was do Lumpeksu, to mam taki zbiór z różnych second handów i z wyprzedaży i nowych towarów, no i będą piękne jedwabne bluzki, wełniane spódnice przepiękne, jedna vintage, rzeczy nowe i słuchajcie, naprawdę same perełki i buty fajne, super markowe buty, także zapraszam was już teraz bardzo serdecznie na ciąg dalszy. I oczywiście, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zapraszam serdecznie do subskrypcji i przyciśnijcie sobie przycisk powiadomień, żeby was powiadamiało o nowych filmikach oczywiście. I polubcie koniecznie filmik, bo to jest dla mnie bardzo ważne. No i skoro już tak zagaiłam o tych butach, to najpierw powiem o tych butach. Słuchajcie, to są w moim rozmiarze buty. Minimalnie mam takie niskawe podbicie w nich, bo ja mam bardzo wysokie podbicie na stopie. To jest 37 i to są, słuchajcie, naprawdę super, superowe buty z firmy Timberland bardziej chyba się to wymawia. Kochajcie, naprawdę super buty. Mają taki obcas dosyć spory, ale klockowy, więc bardzo wygodne i w ogóle są bardzo stabilne, dlatego jestem w stanie w nich teraz ustać, bo naprawdę świetnie trzymają nogę. Mają bardzo, bardzo fajny kształt, zobaczcie jak to wygląda. Minimalne są takie ryski gdzieniegdzie, które muszę zapastować moją taką magiczną pastą. Pastą, która ma bardzo, jest brązowa i ma bardzo dobre właściwości pielęgnacyjne z woskiem pszczelim. I potem te buty wyglądają jak nówki. No i właściwie, że one są praktycznie nowe, bo zobaczcie, tu zrobię wam zbliżenie, trzymam się ściany, żeby nie upaść. Zbliżenie tej podeszwy, super są. Obcasy są w idealnym stanie. No tutaj jakieś drobne zarysowania cholewek mi nie przeszkadzają. I one są takie szersze w cholewce. Mogą być fajne do właśnie takich spodni a la bryczesu, więc myślę, że będą te buty ze mną, bo bardzo mi się podoba ich kolor i styl. Także lecimy dalej. Kolejna rzecz to też buty. Pozwólcie, że napiję się troszeczkę kawy, bo jestem odrobinę dzisiaj zmęczona. Wiecie, ta sprawa z tą nogą, szukanie tej rehabilitacji, to trochę trwa. Jeszcze przy okazji wydarzyły się różne inne rzeczy, awaria hydrauliczna w domu, więc jestem taka dzisiaj trochę wypsztrykana. Muszę trochę doładować baterię. Dlatego piję kawkę przy okazji robienia tego filmiku, bo zaraz się wybieram kręcić dla was live'a. No chociaż wy ten filmik zobaczycie już po live'ie, więc dowiecie się, co robiłam przed kręceniem live'a. Okej. Okay. No i drugie buciki. To są buciki rozmiaru 35. Chociaż ja myślę, że one tak na oko są takie 35,5 bardziej. Przepiękne buty Geox i one są jak nowe, słuchajcie. Zobaczcie, piękna skóra, śliczny taki chłodno-beżowy, jasno-brązowy kolor. Na płaskim obcasie, ale naprawdę fajne. Lekko tu są zmarszczone u dołu. Mają takie wysokie cholewki. Można je wywijać, bo tego typu cholewki można właśnie nosić w ten sposób. Takie trochę bardziej muszkieterki, jakby nie wiem jak to w sumie nazwać. I tutaj też jest nazwa Geox. Na tym wywinięciu już wam pokażę, tylko pozwolę sobie to wywinąć. O! Może zobaczycie w kamerze, a może nie, zobaczymy, czy się uda to pokazać. Oczywiście mają zameczki, więc się je fajnie wsuwa, także można nosić je w takiej wyższej wersji, trochę nad kolanko, no bo one, wiecie, ja jestem wyższa, ale to są buty na małym rozmiarze, więc raczej na niższą osobę, no ale tak czy inaczej, tak nawet za kolanko, jak ktoś jest niższy, to będą sięgać, także spokojnie. Piękne buty, oczywiście idą one do sklepu, bo moja mama tego typu wysokich butów nie nosi.
więc lecą po prostu dla Was. Jeżeli ktoś z Was ma rozmiar 35, to naprawdę nówki, zobaczcie, i to Geox, a wiecie, że Geox to jest taka firma, która naprawdę, naprawdę się ceni. I one mają tutaj troszkę w środku wbudowane podwyższenie. To nie jest taki super płaski, bo widzicie, tutaj widać, że jest taka mikrokoturna, to może 2 cm, więc w sumie tutaj jakby może z 3 cm obcasa być. Nawet na pewno jest. Naprawdę śliczne buty, w zasadzie nowe. Udało mi się je kupić na wyprzedaży, ale cena pierwotna była dość wysoka, więc powiem Wam, że i tak jestem zadowolona, że były z wyprzedaży, no bo teraz te ceny butów w lumpeksach, szczególnie skórzanych, to są dosyć wysokie, słuchajcie. Dobra, idziemy dalej. Teraz pokażę Wam rzeczy z metkami, bo też takie rzeczy mam. I mam piękną spódnicę 100% wełny od marki Stielmann. I ona kosztowała, moi drodzy, 70 euro pierwotnie, więc sobie sami policzcie, ile to jest 70 euro. 69,95 dokładnie. Rozmiar 44. Jest metka, jest wszystko, jest czyściutka. Już jest nawet też wyprasowana. Piękna, bardzo delikatniutka wełna merino z takim prążkiem tenisowym i ona jest szara. Nie wiem, jak tutaj światło pokaże tą spódnicę, ale ona jest szara i ma świetny krój, także mega Wam polecam tą spódnicę, bo zobaczcie, ona będzie miała bardzo, bardzo dobry krój na rozmiar 42 czy 44, bo jest w linii A, czyli takiej fajnej, wyszczuplającej linii, w której każdemu w zasadzie jest dobrze. Fajna długość za kolano. No i ten materiał jest naprawdę piękny, zobaczcie. No jest nowy, po prostu ona jest nowa, to nie, że jest jak nowa, tylko ona jest nowa z metką. Także ta spódniczka będzie już czekać na Was, być może nawet już ją widzieliście, bo zamierzam ją zabrać do live'a. Może ją już zobaczyliście, ale chciałam Wam pokazać tutaj szczegóły oczywiście tego zakupu. I kochani, kolejna rzecz z metką to rękawiczki, a tym razem to są rękawiczki dla mnie. 100% wełna, zobaczcie, rozmiar S. Eski, bardzo fajnie, nie są takie bardzo, bardzo małe, czyli to nie są azjatyckie eski, mimo że chyba to są chińskie rękawiczki. Wełniane rękawiczki, takie obcisłe, bardzo cieplusieńkie i idealna długość palców na mnie, widzicie? I one są znowu w takim szarym kolorze, jak ta spódnica, taki melanż stalowo-szary, ciemno-szary. Piękne rękawiczki i bardzo mi są takie potrzebne, bo są bardzo praktyczne. Nie, jakby, wiecie co, czasem jak są skórzane, są sztywne rękawiczki, jest troszkę niewygodnie w nich, chociaż wyglądają elegancko. A te są nie dość, że właśnie takie obcisłe, w fajnym kolorze, z eleganckiego materiału i do wielu rzeczy będą pasować. Także jestem mega zadowolona i zapłaciłam za nie dyszkę, za nowe rękawiczki, słuchajcie. Także naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolona. I słuchajcie, dzisiaj będę trochę tak przyspieszać z tym programem, a to z tego względu, że po prostu, wiecie, nie mogę długo stać, po pierwsze. Następny filmik będzie pewnie trochę dłuższy. Dzisiaj Wam pokażę chyba tylko ze dwie stylówki. Między innymi jedna stylówka będzie z taką bluzką. Świetna bluzka, bawełna z jedwabiem. Zobaczcie, jaka piękna, taka cieniutka. Duży dekolt i to jest M-ka, słuchajcie. Jak ktoś ma M-kę, śliczne detale ma ta bluzka, no to będzie na niego idealna. Tutaj jest takie mikro, taka lekka jakby plamka czy od dezodorantu, ale myślę, że to się wypierze, bo ja to już prałam i to już jest 2 razy bledsze, więc jeszcze spróbuję raz i spokojnie. Jeżeli Wam nie przeszkadza, bo ona jest u dołu i prawie niewidoczna, to tam jakieś 2 dyszki ją przecenię. Ale w każdym razie bawełna z jedwabiem, super marka, marka Minus. Piękny dekolt z takimi z naturalnej masy perłowej guziczkami. No i zobaczcie mnie w tym, co jestem na sobie, plus ta bluzka, jak to wygląda. Ona jest na mnie za duża i ma też za duży dekolt, więc tutaj się nie zdziwcie, bo może to nie wyglądać tak, jak powinno. Ale chciałam Wam pokazać, jaki jest krój tej bluzki, więc sobie możecie teraz wyobrazić, jak to będzie na większym rozmiarze, bo ona będzie też na trochę większym biuście lepiej wyglądać. Oczywiście podam Wam w live tu wymiary biustu, bo na mnie jest jakby w złym miejscu to wszystko tutaj, bo jest to za duży rozmiar na mnie. Bo tutaj jest napisane wprost, że to jest rozmiar 40. Myślę, że to jest takie 38-40, ale być może, że 40, bo to jest bluzka ze skosu. Ona wygląda wąsko, ale ona się naciąga wszerz. Piękny, naprawdę piękny kolor. Fajnie to moim zdaniem pasuje do... I trochę inny odcień szarego, to jest takie beżowe bardziej, ale fajnie do tych falbanek to pasuje. No i teraz kolejna spódnica,
którą zobaczycie w stylówce. I ta spódnica jest dla mnie dobra i bardzo Was proszę, poradźcie mi, czy sobie zostawiać tą spódnicę. 100% wełna i ta spódnica kosztowała 15 zł, bo ta nie jest z metką, ta jest vintage taka. Bardzo mi się podoba ta spódnica, ma kieszenie i to jest znowu podobny krój do tych spódnic, co ostatnio mi się udało upolować. Piękna kolorystyka, słuchajcie, nie wiem, czy to jest moja kolorystyka, ale mam do tego golfik i pokażę się Wam właśnie w kremowym golfiku, w beżowym golfiku i nawet może w tych butach. Zupełnie przeszkadza mi to, nie będę się już tak przebierać, bo też, wiecie, jednak męczy mnie to przebieranie teraz, jak nie jestem taka w takiej super formie. Bardzo mi się podobają te kolory, pokażę z bliska. Świetny krój, kieszenie ma i to jest 100% wełna znowu. Kolejna spódnica ze 100% wełny. Przepiękna moim zdaniem. Na razie sobie ją zostawiam. Jak mi poradzicie, czy fajnie w niej wyglądam, czy sobie zostawiać, czy mam fajny komplet z tego, to po prostu dajcie znać i wtedy będę decydować, czy tak, czy nie. Czy zostawiać, czy nie zostawiać. Kochani, idziemy dalej. Teraz będą jedwabne bluzki. Naprawdę piękne jedwabne bluzki udało mi się kupić. I one są bardzo podobne do siebie, tylko w innej kolorystyce. Ja tutaj zdejmę żakiet, który Wam zaraz też pokażę. Takie nietoperzowe bluzki w jedwabiu i wiskozy. One są obie włoskie. I te bluzki mają mankiety z wiskozy. Tutaj jest, to widać, takie węższe mankiety. Tu są takie nietoperzowate, mają jakby takie spody wiskozowe właśnie, taką elastyczną koszulkę w środku wszytą jakby, czyli ta część tutaj na ciele jest nietransparentna, jest po prostu kryjąca fajnie. Jedna jest khaki i ona jest cała w takim jednym kolorze khaki jakby i ten wierzch jest chyba 50, któraś z tych bluzek jest całkiem jedwabna z wierzchu, a któraś jest 50% jedwab, 50% wiskoza, już nie pamiętam która. W każdym razie zobaczycie mnie zaraz w tej spódniczce i w tej bluzce nietoperzowej, tej szarej, bo dwóch nie będę mierzyć, one bardzo podobnie wyglądają, z tym, że ta bluzka ma taki ściągacz u dołu, wiskozowy jakby, ona się będzie opierać na przykład na biodrach czy na spodniach, a ta jest luźna, można ją wsadzić czy do środka, czy wypuścić jako taką tunikę na wierzch. No i dwie takie bluzeczki trafiają do sklepu, uważam, że to jest bardzo, bardzo ładna rzecz i ta cieniowana bluzka to w ogóle jest taka elegancka, że mogłaby być też właśnie jako świąteczna, do pięknej jakiejś biżuterii, na przykład hematytowej, albo złotego naszyjnika, by super wyglądała moim zdaniem. Zresztą piszcie, co sądzicie, mnie się mega podobają, takie nowoczesne, no i ten piękny materiał, to jest super rzecz, bardzo, bardzo mi się podoba. No i jeszcze jedna rzecz, którą spróbuję przymierzyć też do tej bluzki i do tej spódnicy, to jest taki żakiet, bardzo fajny oversize'owy żakiet, taki nowoczesny. I to jest Black Swan, rozmiar L, ale spokojnie może być jako oversize, więc nie sugerujmy się tutaj L, że może być też i dla S-ki, i dla M-ki, i dla L-ki, dla XL-ki też, tylko wtedy nie będzie tak się schodził na środku bardzo. Bardzo fajny, zobaczcie, z takimi zamkami, zaraz Wam powiem, jaki jest skład tego żakietu. Ma wywijane rękawki i on jest w takim modnym teraz właśnie tym luźnym, takim oversize'owym kroju. Już Wam powiem, co to jest za skład. Tencel, czekajcie, strasznie źle widać, bo te czarne metki to w ogóle się nie sprawdzają i strasznie się spiera z nich. Wydaje mi się, że to jest 100% tencel. No i tak, moi drodzy, tencel to jest właśnie, to jest rodzaj wiskozy. Znaczy coś w tym guście, zrobiony z celulozy drzewnej, więc no podobne prawdopodobnie jest to, jest to technologia, czy też jakaś pochodna do technologii wytwarzania wiskozy. Bardzo, bardzo fajna rzecz, naprawdę. Także też oczywiście to jest rzecz, którą zakupiłam do sklepu i chciałam Wam pokazać ją tak z bliska, szczegółowo, jak to wygląda w środku. Takie coś mi się udało. No i jeszcze, moi drodzy, dzisiaj pokażę Wam coś ludowego oraz pokażę Wam torebkę. Kochani, kupiłam sukienkę taką z rodzaju tych bawarskich, ale bardzo, bardzo ładną. Albo będzie do jakiegoś mojego przedstawienia w szkole, albo być może będzie dobra, bo to jest rozmiar mojej przyjaciółki Asi z teatru. Być może ona będzie mogła wystąpić w jakiejś roli w tej sukience. Pięknie wykonana, zobaczcie, ona jest w dużym stopniu z bawełny zrobiona. Ma takie tutaj przepięknie zrobioną ozdobę i to jest różowe w białe kropeczki. Mam nadzieję, że to dobrze widać, kolor, jak chodzi o kolor. I ta sukienka jest taka marszczona cała i zobaczcie na te guziczki, no to jest po prostu cudowne.
Przepiękne. Nie wiem, czy się Wam w tym uda mi pokazać, bo musiałabym i dobre buty, i bluzkę pod spód mieć. Ale w każdym razie no, jest to śliczna rzecz. Bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Bardzo fajny materiał to ma. Bardzo ciekawe wykończenie. Ma też taki fartuszek. Oczywiście fartuszek można by spokojnie też zdjąć. Zależy, do czego to będzie potrzebne. No w każdym razie takie cudo na wyprzedaży kupiłam. I że jest w dużym stopniu właśnie z bawełny, to stwierdziłam, że fajny nabytek, fajny kolor. Może uda się z tego nawet zrobić jakąś sukienkę letnią. Zobaczymy, co z tego będzie. Jeszcze nie zdecydowałam. No i kochani, przechodzimy teraz do torebki. Właściwie, kochani, teraz sobie uświadomiłam, że są dwie torebki, nie jedna. Bo jedną miałam już wcześniej. No i jedna torebka jest bardzo dobrej marki Mulberry. Zobaczcie na to drzewo, które jest tutaj w emblemacie. Ona nie ma napisu, ale to jest właśnie sygnatura, to drzewko to jest sygnatura tej marki. Także bardzo, bardzo fajna jakościowa torebka ze skóry. Zobaczcie tutaj na te okucia. Takie przykręcane. I to jest taka torebeczka, można ją włożyć jak najbardziej. O, zobaczycie? Na ramię. Można, myślę, że nawet w płaszczu spokojnie, bo tu jest luz. Można też do ręki. Bardzo fajna skóra. Ona jest taka sztywna, więc ona się nie będzie odkształcać. Tutaj spokojnie Wam wejdzie portfel, telefon, szminka, cokolwiek chcecie wziąć podręcznie, tak? Taka raczej elegancka torebka. Ja będę jeszcze ją też renowować tym renowatorem do skóry. I będzie wyglądała jeszcze ładniej, bo ja tutaj w domu tego nie mam. Ja to robię akurat w sklepie. Bo te rzeczy takie do skóry mam w sklepie. No i oczywiście to wygląda jeszcze 100% lepiej, ale jest i tak moim zdaniem ta torebka superowa. Piękna, fajna marka, skórka. No i jak zwykle te torebki, no będzie ona dostępna u nas. I to dopiero chyba po tym filmiku w piątek będą torebeczki. A i druga jest też przepiękna. Pamiętacie tą torebkę firmy Radley, na którą tyle osób polowało? No i mam teraz drugą taką torebkę, bardzo fajną, bardzo funkcjonalną, słuchajcie, zobaczcie. Ma wszystkie, ma te dopinki z tym pieseczkiem i tu są jeszcze takie dodatkowe, więc bardzo fajną taką szarą przypinkę z pieskiem ma tutaj. Też ma takie na tyle długie łóżka, że spokojnie można na ramię. O, widzicie? Bardzo funkcjonalna, zobaczcie, i w super stanie jest ta torebka, naprawdę, zobaczcie, tutaj jest oczywiście markowy napis, Radley London. Torebeczka jest piękna, piękna, naprawdę można komuś na prezent kupić. W środku jest piesek, ja będę odświeżać podszewkę w tej torebce. W środku jest też pieseczek Radley, z tym, że jest troszeczkę taki minimalnie wytarty. I tutaj są też metki takie markowe, słuchajcie, w środku. Z opisem, jest zapinana na kieszonkę w środku, jest kieszonka na zewnątrz, jeszcze takie przegródki tutaj na różne praktyczne rzeczy i ma jasną podszeweczkę w środku, taką rypsową. Naprawdę super jakości torebunia. Obydwie te torebki są bardzo, bardzo ładne, bardzo mi się spodobały. Także, no niestety, z nowego towaru, ale kupiłam ją dla Was, bo wiem, że tamta torebka się bardzo podobała, a ta jest chyba jeszcze fajniejsza, jak chodzi o taką funkcjonalność i kształt tej torebki, jest świetny, naprawdę. No i z pieseczkiem, więc dla miłośników psów będzie super. Także mam dwie mega fajne torebki dla Was na piątek na haul. W piątek już zapowiadam, że będzie trochę, chciałam powiedzieć na live. W piątek będzie taki live wyprzedaż, anielska wyprzedaż piątkowa, przedświąteczna. Także to już będzie po tym programiku. No i kochani, w zasadzie to jest wszystko. Dzisiaj krótki filmik, ale już jutro jest kolejny live, więc zapraszam i zapraszam Was też już niedługo. Nie wiem, czy w niedzielę mi się uda wstawić filmik. To będzie zależało od aktywności z moją nogą, czy będę musiała przechodzić jakieś rehabilitacje i tak dalej, czy gdzieś wyjadę z tym. Ale na pewno będą live w przyszłym tygodniu i będzie specjalny też filmik świąteczny ze stylówkami dla młodzieży przez moją bardzo specjalną uczennicę przygotowany razem ze mną, także będziemy Was zapraszać na takie rodzinne, młodzieżowo, dziecięco-młodzieżowo-dorosłe świąteczne stylizacje. Zapraszam serdecznie. No i żegnam się już z Wami teraz, do zobaczenia w live. Cześć, pa! Pozdrawiam Wolkan.